Dzień dobry, przygotowałam dla Ciebie kompletny przewodnik o uprawie pomidorów w donicach, na balkonie i tarasie. Oczywiście mam nadzieję, że będzie przydatny. Miłego oglądania! Pojemnikowa uprawa pomidorów zapewnia nam lepszą zdrowotność sadzonek oraz większe, lepsze plony niż uprawa w gruncie, ponieważ pomidory lubią ciepłą glebę, a donice nam to zapewniają, ponieważ nagrzewają się na słońcu. Jakiej wielkości wybrać donice dla uprawy pomidorów? Przyjmuje się, że na jedną sadzonkę powinniśmy przeznaczyć donicę o pojemności minimum 10 litrów. I to jest takiej wielkości donica. Pomidory sadzimy w donicach i wystawiamy je na zewnątrz po 15 maja, kiedy mija ryzyko przymrozków. Pomidory do zdrowego wzrostu wymagają co najmniej 6 godzin bezpośredniego słońca, a 8 godzin to jest takie optymalne. Jaką odmianę pomidora wybrać do uprawy pojemnikowej, skoro jest ich tysiące i ciężko się zdecydować? Mamy karłowe, wysokie odmiany o większych, mniejszych owocach i one również różnią się smakiem i też kolorem. Do uprawy pojemnikowej polecam wybierać odmiany koktajlowe. Jeżeli wysiewamy pomidory z nasion, to zwróćmy uwagę na takie odmiany. To są polecane do tego typu uprawy. Do uprawy pojemnikowej w donicach lepiej unikać odmian o dużych owocach. Kluczem do sukcesu uprawy tych roślin jest dobre przygotowanie. Przede wszystkim odpowiednia donica, minimum 10 litrów na jedną roślinę. Donica z odpływem, czyli z dziurkami na dnie, żeby nadmiar wody opadowej czy tej, którą będziemy rośliny podlewali, miał jak uciec. I oczywiście podstawka, żeby woda mogła się też skumulować na podstawce, gdy są upalne dni i mogła podciągnąć do podłoża. Bardzo ważny jest drenaż, warstwa drenująca, na przykład z keramzytu czy z kamyków. Na balkony i tarasy polecam keramzyt, dzięki temu donica będzie lżejsza. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego podłoża. Nie używajmy ziemi z ogródka, ponieważ wraz z nią możemy przynieść różne patogeny grzybowe, ale i szkodniki. Używajmy ziemi kompostowej, która jest dobrze przepuszczalna dla wody, napowietrzona, ale również zasobna, ponieważ te rośliny są żarłoczne, wymagają częstego dokarmiania, ale o tym za chwilę. To podłoże zawiera w sobie perlit, który zapewnia nam dobre napowietrzenie podłoża, ale również szybkie odprowadzenie nadmiaru wody. W podłożu również znajdują się kawałki torfu, który chłonie wilgoć i powoli ją oddaje do korzeni, co jest bardzo ważne, gdy nastaną ciepłe, upalne letnie dni. Ogromnym również plusem tego podłoża jest to, że zawiera w sobie kwasy humusowe, które wpływają na pojemność wodną podłoża, czyli podłoże dzięki nim chłonie więcej wilgoci, ale również kwasy humusowe wpływają na rozwój, wzrost dobrego, zdrowego systemu korzeniowego, co w uprawie pojemnikowej i pomidorów jest bardzo ważne. A jeszcze dodatkowo zawiera w sobie nawozy startowe, więc idealne podłoże do sadzenia pomidorów. Sadzonki przed posadzeniem jest dobrze namoczyć, nasączyć wodą. Jest również taka szkoła, że przed posadzeniem zwilżamy podłoże. Ja wolę namoczyć sadzonki, posadzić w suche podłoże, lekko zwilżone i dopiero po posadzeniu podlać. Dlatego postawmy roślinę w wodzie. Sadzonka się moczy, to teraz pora przygotować donicę. Wypełnijmy ją ziemią na około 3/4 jej wysokości, pamiętając o tym, żeby na dno nasypali warstwę drenującą. Sadzonkę, oprócz tego, że powinniśmy namoczyć, to warto oberwać dolne liście po to, żeby ją posadzić głębiej. Napędzie dzięki temu roślina wytworzy więcej korzeni i będzie rosła lepiej, zdrowiej i będzie bardziej stabilna, a dzięki temu, że będzie miała więcej korzeni, to łatwiej zniesie okresowe czasy suszy i upały. Gdy obrywamy, obcinamy liście, to pozostawmy roślinę w widnym, słonecznym miejscu, żeby takie rany po cięciu szybko zaschły, przyschły. Jeżeli roślinę z oberwanymi listkami wsadzimy do podłoża, to ta rana, otwarta rana, będzie zaproszeniem dla różnych patogenów. No tego nie chcemy. Ważne jest również to, żeby nasza sadzonka listkami nie dotykała podłoża. I nie musimy obrywać całego liścia, wystarczy, że oberwiemy fragment listka, ten fragment, który akurat styka się z podłożem. Jeżeli nasze sadzonki już wytworzyły pąki kwiatowe, to je obrywamy po to, żeby roślina nie traciła energii na wytwarzanie owoców, a ukorzenianie się, ustabilizowanie w nowym miejscu. Jeszcze jedna ważna uwaga przed wsadzeniem pomidorów. Jest to bardzo ważny element, o którym właśnie chcę wspomnieć. Jak się szykowałam do sadzenia, to wiedziałam, że o czymś zapomniałam, bo zapomniałam dokupić kijki, żeby przygotować podporę. Bo zanim je posadzimy, to warto sobie przygotować stelaż taki, który będzie nam utrzymywał rośliny, gdy już osiągną swoją wysokość, żeby można było je przywiązać, żeby nie łamały się na wietrze. Wykorzystałam przez to, że nie mam kijków bambusowych, tylko jeden mi został, to wykorzystałam takie stare gałęzie w jakimś klonie.
Gdy donicę wypełnimy ziemią, wbijamy naszą konstrukcję. Mogą być to również siatki, takie specjalne okrągłe podpory. Ja tutaj wykorzystałam właśnie taki układ trzech donic obok siebie, żebym mogła do każdej z nich wbić po jednym kijku i rośliny kierować do środka. Gdy nasze pomidory rosną, to je przywiązujemy do palików, żeby nie połamały się od wiatru czy od ciężaru owoców. I zwykle przywiązywane są za pomocą sznurka. Ja bym unikała tego typu rozwiązania, tylko przywiązywała rośliny za pomocą jakiegoś elastycznego materiału, na przykład za pomocą gumki recepturki, ponieważ ona jest elastyczna i nie wrzyna się w pęd pomidorów. Natomiast sznurek to robi, gdy mocno wieje, to sznurek ociera się o pęd i powoduje mikrouszkodzenia, a te mikrouszkodzenia są zaproszeniem dla różnych patogenów. Gdy sadzimy roślinę, to przypominam, sadzimy ją najgłębiej jak tylko możemy, najlepiej do ostatniego liścia. Nasypaliśmy mniej podłoża po to, żeby można było dosypać, ale nie sypmy go też za dużo po rant donicy, żeby nam się ziemia nie wylewała wraz z wodą, którą podlewamy. Po włożeniu sadzonki delikatnie ugniatam podłoże. Po posadzeniu pora na podlanie roślin. Pamiętajmy o tym, żeby pomidorów nie podlewać zimną, lodowatą wodą. Zanim rośliny podlejemy, warto sobie wcześniej przygotować wodę, tak żeby miała temperaturę powietrza. Możemy napełnić pojemnik wieczorem czy rano i pozostawić go na słońcu, żeby się nagrzał. Podlewanie pomidorów zimną wodą skutkuje ich żółknięciem. Rośliny doznają szoku. Pamiętajmy o tym, że są to rośliny ciepłolubne. Gdy podlewamy pomidory, to starajmy się nie polewać liści. Ja podleję jeszcze kwasami humusowymi, pomimo tego, że podłoże je w sobie zawiera. To zobaczymy, jak rośliny będą rosły. Zrobimy sobie porównanie. Te dwie donice będą podlane od razu na początek kwasami humusowymi. Niechcący oblałam liść, więc muszę poruszyć liściem, strząknąć krople wody, żeby na nim nie zalegała. Pomidory podlewajmy regularnie, ale nie dopuśćmy do tego, żeby w doniczce było cały czas błotko. Podlewajmy je wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi na około 4-5 cm przeschnie. I starajmy się podlewać je systematycznie, regularnie. Nie dopuśćmy też do przesuszenia roślin, tym bardziej, gdy już będą zawiązane owoce. W pierwszych tygodniach uprawy tych roślin możemy je trzymać na zachodnich balkonach, w takich dobrze nasłonecznionych miejscach, ale gdy już będą zawiązane owoce, to przesuwamy je w nieco ciemniejszy zakamarek naszego balkonu czy tarasu. Starajmy się pomidorów nie przesuszyć, na pewno nie w momencie, kiedy będą zawiązane owoce. Gdyby nam się tak zdarzyło, to podlejmy je niewielką ilością wody, czekajmy kilka godzin, 3-4 godziny i ponownie podlejmy niewielką ilością wody, bo w przeciwnym przypadku, gdy mocno nasączymy podłoże, to owoce będą nam pękały. Jak je pielęgnować, nawozić? W pierwszych tygodniach, zanim roślina zacznie wytwarzać pąki kwiatowe i zawiązywać owoce, to nawozimy je co tydzień połową zalecanej dawki nawozu uniwersalnego, bogatego w azot, albo całą dawką co 2 tygodnie. Natomiast gdy roślina zawiąże pąki kwiatowe i zacznie wytwarzać owoce, to rośliny podlewamy nawozem bogatym w potas. Rośliny doglądajmy, nie tylko ze względu na niedobory, ale również czy czasem pod liściem nie pojawił się szkodnik, na przykład przędziorek, a na pędach mszyca. Gdyby tak się stało, mam nadzieję, że nie, to możemy zastosować na przykład taki środek imocydę, który również działa na choroby grzybowe. Ma takie działanie, że wysusza grzybnie i uwaga, to jest bardzo ważne, jest to środek przeznaczony do upraw ekologicznych. Jego działanie jest takie, że wysusza grzybnię, która pojawiła się na liściach, a ma również działanie kontaktowe na szkodniki o miękkiej budowie, czyli na przędziorki i mszyce. Sprawdzi się idealnie. Najgorszą chorobą pomidorów jest zaraza ziemniaczana. Gdy tylko pojawi się na roślinach, to niestety sadzonki są do wyrzucenia. Nic z tym nie zrobimy. Dlatego powinniśmy stosować preparaty prewencyjnie, które zapobiegają występowaniu tego typu choroby. I jakiś środek wykorzystać, który jest ekologiczny, bezpieczny dla środowiska. Stosujemy miedzian i powinniśmy go zastosować już teraz, żeby rośliny zabezpieczyć. Miedzian jest to środek, który rozpuszczamy w wodzie. I często się mnie podpytujecie, co zrobić z nadmiarem takiego oprysku. Możemy go wykorzystać na pozostałe rośliny, żeby również je zabezpieczyć przed chorobami grzybowymi. Do uprawy pojemnikowej, jeżeli oglądasz mój kanał od dłuższego czasu, wiesz, że stosuję kwasy humusowe po to, żeby poprawić strukturę gleby w pojemniku, ale również wzmocnić system korzeniowy. I ja stosuję kwasy humusowe, o właśnie te, dokładnie te, w małych saszetkach poręcznych, kilka wożę w plecaku i tego typu kwasy humusowe w niewielkich opakowaniach stosuję w domu.
Rozpuszczamy taką jedną saszetkę na 5 litrów wody. Dostępny jest również kwas humusowy w takim koncentracie. Warto go mieć w swojej szopce, w skrzynce ogrodnika. Dzięki takiemu koncentratowi uzyskamy więcej płynu do podlewania. A takie małe saszetki, jeżeli mamy kilka donic na balkonie, to się sprawdzi idealnie, a możemy je również wykorzystywać na przykład w okresie zimowym do podlewania naszych roślin domowych. Gdy pomidor ustabilizuje się w podłożu, zacznie rosnąć, to zacznie również wytwarzać tak zwane wilki. Wilki, to znaczy odrosty tuż nad liściem, tutaj w zgięciu. I co z nimi zrobić? Jest kilka szkół. Niektórzy twierdzą, że należy je odrywać, gdy tylko się pojawią. Ja natomiast wychodzę z takiego założenia, i to sprawdziło mi się wielokrotnie, że pozwalam im rosnąć do momentu, aż zaczną być wytwarzane owoce. Ponieważ liście są jak panele słoneczne, dzięki którym roślina wytwarza cukry, które są bardzo potrzebne do prawidłowego wzrostu. Więc w momencie, gdy pomidor zacznie wytwarzać owoce, to dopiero wtedy odrywam wilki. Żeby ziemia w donicy nie przesychała i nasze rośliny nie były przesuszone, to warto podłoże czymś przykryć, czyli wymulczować. I do tego możemy wykorzystać kilka materiałów. Często poleca się słomę, ale na balkonie czy tarasie może być bardzo łatwo i szybko wywiana. Dlatego ja polecam wyłożenie donicy za pomocą kory. Między donicami wysieje jakieś zioła, a to, co możemy posadzić z pomidorami, bo wiadomo, miejsce na balkonie jest dosyć mocno ograniczone i warto wykorzystać każdą przestrzeń, to do pomidorów warto na przykład posadzić aksamitki, których kwiaty są jadalne. Poza tym aksamitki mają pozytywny wpływ na pomidory, dzięki nim rośliny są zdrowsze, ale również możemy posadzić na przykład bazylię, szpinak czy różne sałaty. Na temat chorób i szkodników tych roślin, jak sobie z nimi radzić, opowiem innym razem. Ten film pojawi się za kilka tygodni. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale w razie czego pamiętaj, że na moim kanale znajdziesz tego typu film.